Cześć witam na kanale info uprawa za niedługo u mnie siewy ogórków pod koniec kwietnia coraz więcej osób pyta się mnie o uprawę tych warzyw więc tutaj instruktaż na temat uprawy w tym filmie o najlepszej uprawie ogórków w sensie najlepsze siewy najlepszy sposób uprawy kilka sposobów uprawy zresztą uprawa krok po kroku posłuchajcie. No i wszystko o uprawie ogórków gruntowych jest w mojej książce Jak uprawiać warzywa. Jest to książka o uprawie aż 64 warzyw. Mam też książkę Planer warzywnika. Jest to książka krok po kroku, miesiąc po miesiącu opisująca i objaśniająca uprawę warzyw. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Teraz są największe promocje w historii. Tak nagle mnie wzięło na rozmowy o ogórku gruntowym, bo jest to warzywo, które mi się podoba najbardziej w uprawie. Powiem Wam więc o tym, jak ja będę te ogórki uprawiał krok po kroku. Jeśli chcecie, żebym opowiadał tak o uprawie innych warzyw, to dajcie znać. Najpierw wysieję ogórki moim sposobem 3 w jednym, czyli 3 nasionka w jednym pojemniku. Preferuję uprawę w wielodoniczkach o, o szerokości tak 6 cm, czyli sieję po trzy nasionka, to według mnie jest zdecydowanie najlepszy sposób uprawy. Zdecydowanie polecam wam też tak właśnie zrobić, bo praktycznie nie ma lepszego sposobu, przynajmniej według mnie uzyskacie niesamowite plony. Ale tutaj też jest ważny wybór odmiany. Wiele osób myśli, że wybiorę sobie jakąś odmianę i będzie dobrze. A tu chodzi o odmianę bardziej odporną na choroby, bo niestety ogórki chorują. Atakują je też szkodniki, na przykład przędziorki, ale tutaj o choroby chodzi. Polecane odmiany to y, oktopus, korweta partner to tak między innymi bardzo popularna odmiana to Śremski ale jest to jednocześnie ogórek taki chorowitek bardzo dużo osób uprawia tego ogórka i rośnie on świetnie planuje też dobrze a tu nagle pada taki jest właśnie ten ogórek Śremski no i część osób wysiewa ogórki wprost do gruntu w maju i jest to niezły sposób, ale ja zdecydowanie polecam produkcję rozsady. Jest to zdecydowanie według mnie lepszy sposób. Pora na terminy. Siew wprost do gruntu w połowie maja. Siew na rozsadę od końca kwietnia do maja. Głębokość siewu 1,5-2 cm. Sadzenie rozsady od maja do czerwca. Oczywiście można też w innych terminach, ale ja tak najbardziej polecam. Swoją drogą ogórki są wrażliwe na przymrozki, i to nawet na chłodniejsze temperatury nie muszą być przymrozki. Weźcie to pod uwagę, no sadząc je wprost do gruntu. Ale jeszcze rozsada. No siewy po trzy, tak to no, wszystko zostaje, nic potem się nie rozdziela. Sadzimy właśnie takie trzy sztuki w jednym miejscu. O to właśnie chodzi. W miarę gęsto, a efektywnie. Do siewów można wykorzystać podłoże do wysiewu, jak również podłoże warzywne. Ja będę tutaj wysiewał nasiona. Bez Podkiełkowania, ale można moczyć lub podkiełkować nasiona. Często właśnie tak robiłem. Moczenie lub te podkiełkowanie, no to pewniejsze wschody, ale u mnie tych ogórków będzie bardzo dużo i zdecydowałem, że no, po prostu wysieję sobie wprost do. Pojemników. Można przygotować rozsadę w domu, ale ja zdecydowanie preferuję w tunelu foliowym. Do momentu wschodu trzymam to w domu, a jak tylko roślinki są przy wschodach, to przynoszę rozsadę do tunelu. Może być nawet w nieogrzewanym tunelu. Jeśli rozsada wybiegnie, to można ją stawić troszeczkę głębiej, tak aby liścienie lekko wystawały nad ziemią. Przed posadzeniem polecam zahartować rozsadę przez stopniowe obniżenie temperatury i minimalnie mniej podlewając. Rozstaw co 10-20 cm. W rzędzie co 80-120 cm między rzędami. Rozstaw gniazdowo tak dwie, trzy rośliny w jednym miejscu co 25-30 cm w rzędzie co 80-120 cm między rzędami. U mnie właśnie uprawa gniazdowo trzy rośliny w jednym miejscu i będę sadził tak co 25 cm w rzędzie i co on właśnie te 80-120 cm między rzędami. Stanowisko uprawy najlepiej słoneczne. Może być jednak półcień, też będą niezłe złe plony. Pokazywałem wam właśnie uprawy, gdzie właśnie też miałem na płócieniu i też miałem dobre plony, chociaż oczywiście najlepsze plony są na stanowisku nasłonecznionym. Gleba żyzna, piaszczysto-gliniasta, próchnicza o pH 6 do 7. Ogórki są żarłoczne, można im dać nawet teraz obornik zwykły, to znaczy no tak przygotować glebę pod uprawę, bo do rozsady no wystarczy samo gotowe podłoże. No i do uprawy można dać też obornik granulowany i kompost. Sposób uprawy to jest teraz bardzo ważne i tutaj wyróżnię dwa uprawa po podporach i uprawa po płaskim. Najpierw ta uprawa po podporach jest to uprawa, która u mnie pozwala na najdłuższy czas uprawy. Jak sobie tak sprawdzałem właśnie czasy, to zawsze trwała uprawa najdłużej. Polecam uprawę po płocie, no to jest najlepsze. Nie po sznurkach, a po płocie. To jest zdecydowanie najlepsza uprawa. Ja sobie zakupiłem płotek taki zwykły, rozwijany w obi czy w kastoramie. No, wystarczą dwie kantówki, dacie do ziemi rozciągnąć płot, z koblami przybić i jest świetnie. Bardzo łatwo się taki płotek robi i jest świetna uprawa. Wtedy ogórki mają przewiew, łatwo się je zbiera, plony są bardzo dobre. I tutaj powiem, że ja będę sadził też co 25 cm w rzędzie, mimo iż dobrze no by było zwiększyć troszeczkę rozstaw, czyli 3 sztuki co 25 cm. Ale u mnie gęsta uprawa przynosi świetne rezultaty. Pokazuję Wam to co roku. Uprawa po płaskim, i tutaj mam słabość do tej uprawy. No gorzej się zbiera, trochę krócej uprawa trwa, ale i tak bardzo długo. No, i plony są bardzo dobre. No, i też uprawa po płocie ma taki minus, że trudno jest no, zmienić miejsce uprawy w następnych latach, bo by trzeba było ten płot przenosić albo robić sobie nowy w innym miejscu. A po płaskim, no to po prostu sobie gdzie indziej y, posadzę. Ja mam płotki porobione, właśnie takie y, w różnych miejscach, więc dla mnie problemu tutaj nie będzie, aczkolwiek, no to może być dla wielu z Was. Problem. W uprawie po podporach, jak również po płaskim, ja nic tutaj nie robię z ogórkami, nic nie tnę, nic nie reguluję, wszystko sobie rośnie samo. Tyle pędów, ile urośnie, tyle urośnie. Nie polecam nic ciąć uprawy ogórków gruntowych. Podlewanie to bardzo ważna pielęgnacja ogórków. Bardzo ważna. Najlepiej nie podlewać lodowatą wodą, bo to źle działa na ogórki. No i polecam podlewać ogórki w miarę regularnie, a mniejszą ilością wody. No bardzo źle by było, jeśli nie będziemy podlewali przez dłuższy czas, a potem podlejemy dużą ilością wody. Nawożenie też może być bardzo istotne, szczególnie jak średnio było przygo z przygotowaniem gleby. Tak jak powiedziałem, ogórki lubią nawóz, naprawdę bardzo lubią nawóz. Można by dać choćby azofoskę, płynną fluorowit, humus. Są, jest wiele właśnie różnych nawozów. Żadne polecenie nie jest re reklamą płatną. Pamiętajcie, że ogórki mają kwiaty męskie i żeńskie, ale też nie wszystkie. Jeśli macie problem z owocowaniem co roku, to kupcie sobie odmianę samopylną, jak partner, czy też taką, która się dobrze zapyla, jak oktopus. Zbiory są tutaj bardzo ważną pielęgnacją. Regularne muszą być na początku, dzięki temu krzaki się lepiej rozrostą. One na początku mają tylko trochę skupić się na planowaniu, a w sporej części mają poświęcić swoją energię na dalszy wzrost. No dzięki temu planowanie będzie znacznie większe. Czyli początkowo regularne zbiory tak co 1-2 dni, no później ja sobie tak latem pozwalam na to, żeby sobie zebrać takie większe, bo lubię takie na mizerie. Ogórki są jednym z dwóch warzyw, które na pewno pryskam. Ja pryskam raz ogórki, co pozwala na znacznie dłuższe planowanie. Dzieje się tak w okolicy lipca, no i wtedy zrobię o tym odcinek. Przykładowe choroby i szkodniki. Drutowiec, kanciasta, plamistość, mączniak, mszyca, przędziorek, śmietka, wciornastek. Początkowo uważajcie też na ślimaki. Dobre sąsiedztwo. Bazylia, bób, burak ćwikłowy, cebula, czosnek, fasola, groch, kalarepa, kalafior, kapusta, kapusta pekińska, koper ogrodowy, kukurydza, sałata, seler, słonecznik. Złe sąsiedztwo, ziemniak. Więc jest tego bardzo dużo. Oczywiście można uprawiać. Ogórki, prawie no prawie na obok każdego warzywa, tylko trzeba się zastosować do odpowiedniego rozstawu. W uprawie ogórków występują różne przeciwności. Różnie może kształtować się owoc, czy to z, nie, z niedoboru azotu, potasu, boru, wapnia, no problem z zapyleniem itd. Więc tutaj teraz. Posłuchajcie, zobaczcie sobie, jak to w książce pięknie narysowałem. <laughs> Numer jeden, niedobór azotu. Na początku jest tego ogórka więcej, a później się on zwęża. Dodatkowo owoc jest troszeczkę mniejszy niż powinien i jest on jaśniejszy. Numer dwa, niedobór potasu. Trochę to odwrotność sytuacji poprzedniej. Tutaj początek jest zwęższy, a później owoc jest szerszy. Często można sobie wyobrazić, że owoc jest w kształcie gruszki. Numer trzeci. Sytuacja niepewna. Ogórek ma kształt takiej klepsydry, czasami też wygląda troszeczkę inaczej. Ten kształt może być spowodowany przez podlewanie zimną wodą, przez mocne zmiany temperatury, duże skoki temperatur w krótkim czasie. Też może być przez to, że nieregularne jest podlewanie. I nie wydaje mi się, że często, ale też, też o tym właśnie powiem, że, że przez niedobór żelaza. Numer 4. Taki podobny kształt może oznaczyć też problemy z zapyleniem owocu. Dodatkowo poniżej zwężonej. O górek może robić się żółty. Miejsce właśnie tutaj zaznaczyłem strzałką. Numer 5. Niedobór boru. Owoc też zwykle no, jest nieodpowiedniego kształtu. Dodatkowo na owocu można zauważyć takie dosyć duże białe kropki, bardziej paski. Numer 6. Niedobór wapnia. Owoc również jest niekształtny. Dodatkowo można za zaobserwować jasno-żółty pierścień przy szypułce. No i też tutaj wspomnę, że niekształtny ogórek nie oznacza, że nie nadaje się on do jedzenia. Zwykle jest bardzo smaczny. No i długi filmik, ale bardzo potrzebny. Napiszcie, czy chcecie, żebym właśnie stworzył też taki filmik o koprze, selerze, porze, pomidorze, cukinii i o innych warzywach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam do, do oceny tego filmiku, do udostępnienia, komentowania. No bo to sprawi, że ten filmik trafi do większego grona osób, a na tym mi oczywiście zależy. Zachęcam do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam.